nadzieję, że od ostatniego filmu zdążyliście się stęsknić za naszymi nowopaśniowymi opowieściami. Jeśli tak, to właśnie w tym momencie będziecie mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o książce Będziesz serca biciem autorstwa Magdaleny Zaremskiej. Może na początek zapoznam Was z samą autorką tej powieści. Magdalena Zaremska w 2008 roku opowiadaniem 40 razy Wrocław wygrała konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. W 2012 roku jej książka Kaktus na parapecie była nominowana do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Od 2016 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział we Wrocławiu. Książka Będziesz serca biciem jest publikacją kierowaną do młodzieży. Ukazuje ona trudy i problemy dorastania nastolatek. Porusza takie tematy jak antykoncepcja, seks, rozwód rodziców, pierwsze związki czy odkrycie własnych uczuć i potrzeb. Główną bohaterką lektury jest Jaga, uczennica wrocławskiego liceum. Dziewczyna ciągle wpada na chłopaka z równoległej klasy imieniem Jędrek. Początkowo zupełnie nie jest zainteresowana jego obecnością. Z czasem jednak zaczyna się z nim spotykać. Ich relacja wzbudza w Jadze wiele wątpliwości i skrajnych emocji, podczas gdy chłopak traktuje ten związek bardzo naturalnie. Jędrzej zaczyna być chorobliwie zazdrosny, co bardzo nie podoba się Jadze. Dziewczyna musi poradzić sobie z tą sytuacją i jej własnymi emocjami, które od dłuższego czasu się w niej kłębią. W jej głowie pojawia się coraz więcej pytań, na które brak odpowiedzi. Koniecznie kupcie książkę Będziesz serca biciem, by przekonać się, na jakie rozwiązanie wpadnie Jaga i jak poradzi sobie z problemami dojrzewania. W opisie znajdziecie link, który przeniesie Was do naszej internetowej księgarni. Pamiętajcie o subskrybowaniu i zostawieniu łapki w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmików, to kliknijcie również w dzwoneczek. Do zobaczenia!